Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w temacie zatrudnialności. Będziemy mówić o tym, jak zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę. No i skoro taki temat, to nie mogło być inaczej. Moim gościem specjalnym dzisiaj jest profesor Małgorzata Rosalska. Małgosiu, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że poświęciłaś ten wieczór dla nas. Witaj i dziękuję za zaproszenie. Widzę, że już dołączacie i już mamy pierwsze komentarze. Dzień dobry, słychać, super, dziękujemy serdecznie. To już zaczynamy i oczywiście ja przede wszystkim chciałabym przedstawić tak w kilku słowach naszą dzisiejszą gościnę. Małgosia jest pedagogiem, doradcą zawodowym, kierownikiem Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, czyli dokładnie na wydziale i na uniwersytecie, na którym ja miałam przyjemność się uczyć. I dodam tu taki smaczek, że miałam przyjemność również uczyć się właśnie również na przedmiotach prowadzonych przez Małgosię. Nasza dzisiejsza gościni specjalizuje się konkretnie w doradztwie edukacyjno-zawodowym, ale nie tylko, bo również w polityce rynku pracy, w edukacji dorosłych i w polityce oświatowej. Prowadzi różne projekty badawcze, szkoleniowe, pracuje z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy, więc jak słyszycie, to doświadczenie ma naprawdę bogate i tym doświadczeniem, ale też i przede wszystkim swoją wiedzą będzie się dzisiaj z nami dzielić. Więc bez zbędnego przedłużania, Małgosiu, powiedz, jak ty w ogóle rozumiesz zatrudnialność? To słowo takie trochę trudne, trochę z czymś nam się kojarzy. To jest słowo trudne i też tak dziwnie, można powiedzieć, obco brzmiące. I właściwie nie wiadomo, do czego je przypiąć. Czy to jest pojęcie z obszaru rynku pracy, czy to jest pojęcie z obszaru HR-u. Najprościej tak na nasze potrzeby określiłabym zatrudnialność jako cechę człowieka, czyli nasze cechy, albo nawet nie cechy, tylko zestaw cech, które sprawiają, że pracodawca chce nas zatrudnić, współpracownik chce z nami pracować, a nasz pracownik chce pracować dla nas i z nami. Czyli to jest zestaw cech, który sprawia, że użyję tego słowa, chociaż go bardzo nie lubię, że jesteśmy atrakcyjni na rynku pracy właśnie z tego powodu. Okej, no właśnie, atrakcyjni na rynku pracy, ale elementów atrakcyjności pewnie jest trochę. Wiesz, jak ja myślę, nawet nie jak ja myślę, bo to już trochę, ja może myślę coś innego, ale jak ja słyszę często, to pierwsze, co ludziom się kojarzy z tą atrakcyjnością, no to jest nadal często wykształcenie. Czyli jakby muszę mieć dobre wykształcenie. Czy to tak rzeczywiście jest? No to jest pewna pułapka w myśleniu. Ja bym powiedziała tak, że wykształcenie w bardzo wielu sytuacjach jest warunkiem koniecznym, ale już niewystarczającym. Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli mamy wielu kandydatów z tym samym wykształceniem, no to będzie decydowało jednak coś innego. Mhm. Nawet są też takie sytuacje, kiedy brak wykształcenia wcale nie jest taką dużą przeszkodą, bo zawsze można dać komuś szansę, żeby to wykształcenie uzupełnił. I pułapka polega na tym, że my mamy takie czasem magiczne myślenie, że im więcej dyplomów, specjalności, specjalizacji, kierunków, szkół, tym nasze szanse się zwiększają. No nie do końca. Dlatego, że można mieć bardzo duże zasoby, jeżeli chodzi o wykształcenie, a po prostu nie da się z nami wytrzymać w pracy. I wtedy te nasze dyplomy no raczej nam nie pomogą. Mocno powiedziane, nie da się z nami wytrzymać. To co wpływa na przykład na to, że tak z twojego doświadczenia, że może się nie dać z nami wytrzymać? To jest na przykład nasz styl pracy. To jest na przykład styl współpracy. Czy współpracujemy, czy rywalizujemy? To jest na przykład podejście do obowiązków. To jest też, i tutaj może to się wydawać takie no przyziemne albo mało istotne, ale tak naprawdę bardzo ważna jest kultura osobista. To jest takie bardzo proste myślenie. Pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem, a ja się domyślę, jakim będziesz pracownikiem. Bo dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia nie są informacją o człowieku. A do pracy przecież przychodzi człowiek, a nie jego dokumenty. I mój styl funkcjonowania w konfliktach, mój styl funkcjonowania w sytuacjach niedookreślonych, to czy jestem proaktywna, czy czekam wyłącznie na polecenia, to jest właśnie to, co sprawia,
że pracodawca no, widzi mnie w swoim zespole, no lub też nie. Okej, czyli ta zatrudnialność, o której powiedziałaś na początku, ten zestaw cech, to między innymi te cechy, o których powiedziałaś teraz. Tak, ale tu też chciałabym zwrócić uwagę, bo jedna rzecz jeszcze, którą chciałam dopowiedzieć, poza tymi rzeczami, które wymieniłaś, wszystkie są prawdziwe, ale chyba bardzo ważną informacją o mnie jako doradcy jest to, że ja pracuję w szkole, jestem szkolnym doradcą zawodowym. Mm. I to jest pewien problem tak naprawdę, ponieważ mój sposób myślenia i mówienia czasem stoi troszeczkę w opozycji do tego, co mówią nauczyciele. Ja ich oczywiście rozumiem i ja rozumiem ich narrację w stylu ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, ale ja jako doradca zawodowy wiem, że to nie do końca jest prawda. To nie jest tak, że im wyższą masz średnią w szkole, czy świadectwo z paskiem takim, siakim czy owakim, to zwiększa twoje szanse. To może zwiększyć, ale to nie gwarantuje ci osiągnięcia celów, które gdzieś tam zamierzyłeś. I to są później takie frustracje, że ktoś, nie wiem, uczył się gorzej, a swoje cele zawodowe osiągnął szybciej, sprawniej, a osoby, które inwestowały właśnie w uczenie się, no, mają lekki taki poziom frustracji. Żeby było jasne, ja nie mówię, żeby się nie uczyć, tak? Tylko żeby zatrzymać się i pomyśleć, w co inwestować i jak sobie rozproszyć te nasze inwestycje. Że szkoła jasne, tak? Oceny jasne, tak? Ale koledzy, koleżanki, aktywności sportowe, inne aktywności grupowe, to jest to wszystko, co buduje nasze zasoby karierowe. Mimo, że pozornie nie mają związku z zawodem, o którym myślimy. No właśnie, powiedziałaś takie zdanie, pamiętam też na jednym z wystąpień, ucz się, ucz, ale pomyśl gdzie, od kogo, po co i czego. I czego, no tak, i czego przede wszystkim. Myślę sobie o takiej, bo to ucz się, ucz, jakkolwiek brzmi banalnie i prozaicznie i można gdzieś nawet trąci myszką, nie? Już to powiedzenie, to jednak, kurczę, jego znaczenie takie nadal pokutuje gdzieś tam w naszych głowach. Czy jak ja obserwuję w głowach rodziców, a czasem jeszcze tego starszego pokolenia, które no chodzi za młodymi, no i jednak to powtarza i priorytetyzuje tą naukę, wykształcenie, obniża często wartość przez to też zawodów takich fizycznych, czy takich, które można zdobyć w technikum, a gloryfikuje studia. Znaczy, tu jest kilka spraw, bo ja zakładam, że dzisiaj rozmawiamy tak bardziej o uczniach szkół ponadpodstawowych. Mhm. Może są uczniowie, ale też są doradcy, którzy pracują z uczniami szkół ponadpodstawowych i tutaj są dwie kwestie. Jeżeli mówimy o szkołach, które kształcą w zawodach, czyli o szkołach branżowych i technikach, to tutaj bardzo duże znaczenie ma to, gdzie uczeń się uczy zawodu, to znaczy, gdzie odbywa praktyki. Mhm. Może zrobić to, no teraz oczywiście spłycę, ale może to zrobić u wujka w warsztacie. Tak, i wujek podpisze, i ciocia nakarmi w międzyczasie, i po prostu pójdzie to szybko, sprawnie i skutecznie. No tylko pytanie, jakie zasoby w tym czasie rozwiniemy? No, raczej żadne. Natomiast można się troszeczkę wysilić i praktykę odbyć tam, gdzie rzeczywiście się nauczymy umiejętności, które zaprocentują nam później. Ja czasem, jak mówię moim uczniom w szkole, że będą się uczyć całe życie, to oni mi mówią, niech pani nie straszy. Czyli z jednej strony my wiemy, że trzeba się uczyć, ale z drugiej strony to wcale nie jest takie oczywiste, że my mamy na to ochotę. Więc takie sensowne ulokowanie swojej energii, swojej aktywności, że nie o to chodzi, żeby uczyć się dużo, ale właściwych rzeczy we właściwym miejscu i tak jak powiedziałaś, od właściwych osób. I wtedy ma to sens, wtedy ta energia jest dobrze skanalizowana. Natomiast jeżeli mówimy o uczniach liceów, no to tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Dlatego, że no, celem liceum jest to, żeby się dostać na studia. Oczywiście poza różnymi innymi celami towarzyskimi, które są też bardzo ważne. Ale jeżeli ja chcę się dostać na studia, to pierwsze co robię, to sprawdzam warunki rekrutacji i inwestuję w te przedmioty, które będą mi potrzebne, czyli w te, które powinnam zdawać na maturze. Ja nie muszę mieć średniej 5.0.
bo w tym wypadku ona jest po prostu mi do niczego niepotrzebna, tak? I ja wiem, że jeżeli tu są nauczyciele, to może im to zgrzyta, co ja teraz mówię, ale z perspektywy ucznia, z którym ja pracuję, no to dla mnie ważne jest jego zdrowie psychiczne, dla mnie jest ważna jego energia, ważne jest to, żeby miał czas, żeby się wyspać, żeby się spotkać z przyjaciółmi, żeby miał czas, miała czas wyjść z psem na spacer, a nie dobijanie do średniej 5.0, która w kontekście rekrutacji na studia wyższe po prostu nie ma znaczenia. No i drugi raz z Twoich ust dzisiaj pojawia się coś, co jest dookoła celu, bo powiedziałaś o tych studiach, o których gdzieś tam fajnie byłoby myśleć, tak? W zależności od tego, w której jestem klasie się, jeśli mówimy o liceum pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej, to to myślenie jest pewnie różnie intensywne, im wyżej, tym bardziej. No i też wcześniej powiedziałaś o tym, że jednak tym wyznacznikiem tego, czego się uczę, jest ten cel. No to a jeżeli nie mam takiego konkretnego, super konkretnego celu, kim chcę być, to są rzeczy, które mogę zainwestować i wiem na pewno, że podniosą moją zatrudnialność, tak jakby generalnie jako cechę człowieka właśnie. Dobra, to ja tutaj się pod prezentacją, nie wiem, czy widać, czy nie. Widać. Dobra, to ja powiem, jakie jest moje myślenie na ten temat i tak też pracuję doradczo z uczniami. Pierwsze pytanie to jest pytanie o cel. No, celem jest kariera zawodowa, jakkolwiek ją rozumiemy, a możemy ją rozumieć na 1000 różnych sposobów. Najprostsze rozróżnienie, które jest dla mnie jako dla doradcy ważne, czy uczniowi, jego rodzicowi, nauczycielowi, komukolwiek, chodzi o efekt, czyli zrobiłem karierę, czy chodzi o proces planowania? Chodzi o to, że my planujemy coś w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli efekt, no to mamy po prostu plan, robimy, cel osiągnięty, sprawa zamknięta. Ale my dobrze wiemy, że teraz tak to nie działa. Tak to działało lata temu. Ludzie zaczynali pracę w jednym zakładzie pracy i z tego zakładu pracy odchodzili na emeryturę. No teraz takie historie rzadko występują w życiu społecznym. Te nasze drogi są rozproszone. I teraz, jeżeli ja sobie pomyślę o tym, co jest moim celem, no to to jest sprawa generalnie kluczowa. Bo spójrzcie tutaj, to jest prezentacja, którą bardzo często pokazuję uczniom. Jak oni rozumieją sukces? Czy to jest ta drabina, czy schod do góry, że się pnę ciągle wyżej? Czy to jest ten wyścig, niektórzy dodają szczurów, że kto pierwszy, ten lepszy? Tylko no znowu, mogę dostać zadyszki po drodze, tak? Co z tego, że będę pierwszy? Czy ci, którzy będą drudzy, trzeci, dostaną mniej, będą mieć gorszą pracę? No pewnie za chwilę pogadamy też o tym, czy można być nadmiernie wykształconym, tak? Bo może być tak, że pierwsza dobiegnę do celu, no ale no i co, dobiegłam. Ale ci, którzy dobiegną drudzy, trzeci, czwarci, no dostają generalnie te same możliwości, te same szanse. Czy ja muszę trafić w punkt? Czy daję sobie jakiś margines na to, że no nie wszystko będzie mi pasować i nie wszystko będzie mnie interesować? Ja na to zwracam szczególną uwagę w przypadku uczniów, którzy wybierają studia albo wybierają szkołę, która kształci w zawodzie. Nie wiem, Ania, może też masz takie doświadczenie, jak pracujesz z uczniami, że oni w pierwszej klasie mówią, zmieniam szkołę, zmieniam zawód, bo mnie to nie interesuje. No, wszystko ci nie interesuje, czy kawałek ci nie interesuje, tak? Jesteś w szkole, czy jesteś na kółku zainteresowań? Czy być może te zainteresowania jako kategoria wyboru zawodu nie są czasem przereklamowane? Mhm. Może zainteresowania zostawić sobie na po pracy? Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że wybieramy pracę, która w ogóle nas nie kręci, tak? To w ogóle nie o to chodzi. Ale żeby tak spojrzeć troszeczkę z perspektywy celów dalekosiężnych, a nie czy tu i teraz mnie to interesuje. Ja pamiętam, jak mój polonista w szkole powiedział nam, że jak 20% przedmiotów na studiach będzie nas interesować, to znaczy, że dobrze wybraliśmy. I ja się tej myśli trzymałam, no bo oczywiście nie wszystko było interesujące. I te metafory, które są tutaj na tym slajdzie, to są metafory, do których szczerze zniechęcam. To jest sposób myślenia, który generalnie nam szkodzi. Natomiast co zamian? Znowu trzy sposoby myślenia. Pierwszy myślę, że jest
bardzo powszechny, ale chyba mało się o tym mówi w doradztwie, o tej mozaikowości. Ja się pytam zawsze uczniów, czy się bawili kalejdoskopem. No ci, którzy są teraz w szkole, w ogóle nie wiedzą, co to jest kalejdoskop. Moje pokolenie wie. No jedna mała zmiana rozwala nam wszystko. I my tutaj nie musimy daleko szukać przykładów, bo wiemy, co zrobił mały jeden wirus. Niektóre branże po prostu roztrzaskał. No i pytanie, czy do takiej rzeczywistości też zawodowej my jesteśmy w stanie się przygotować. No całe lata mówiono, że najbardziej pewna branża to IT. No dzisiaj się mówi o zwolnieniach. Tak? Więc nie ma rzeczy takich absolutnie pewnych. Czyli moja zatrudnialność to jest też zdolność do adaptacji do nowych warunków. Drugi sposób myślenia to jest ta droga. Droga może mieć różny charakter, to jest akurat przez las, no, ale równie dobrze możemy sobie wyobrazić fragmenty autostrady, drogi ekspresowej, czy drogi wybrukowanej, albo po prostu zatopionej wodą, tak? Bo jest jakaś tam powódź. I trzecie zdjęcie tutaj to jest zarządzanie swoją karierą jako projektem. I mam wrażenie, że dla młodych ludzi ta metafora jest najbardziej nośna. Znaczy, zdefiniuj sobie cel i pomyśl, jak ten cel osiągnąć sprawnie i skutecznie. Po prostu zobacz, jakie masz zasoby, jakie masz możliwości. Nie obrażaj się na rzeczywistość, że inni mają lepiej, łatwiej, bo rodzice, bo inne miasto, bo coś tam. Zobacz, jaki jest punkt wyjścia i pomyśl, jak dojść do celu. I te ścieżki dojścia do celu dla każdej osoby mogą być różne. Mało tego, przecież w ciągu życia te cele nam się też zmieniają. To, co było dla nas istotne 2 lata temu, na przykład dzisiaj przestaje być istotne w ogóle. Więc ja chcę tylko powiedzieć tak, że to myślenie o zatrudnialności swojej własnej to jest tak naprawdę ciągła refleksja na temat tego, co mi jest potrzebne, żeby realizować swoje cele. Ale taka ustawiczna refleksja, bo tej sprawy się nie załatwi raz na zawsze na doradztwie w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. I dlatego jak ja myślę o zajęciach z doradztwa, to jest przede wszystkim nauka myślenia o tym, jak myśleć o swojej ścieżce zawodowej w ciągu życia. A moim celem jako doradcy jest to, żeby moi uczniowie nie potrzebowali doradcy, bo zdobędą takie kompetencje, żeby sobie pomyśleć o pewnych rzeczach samodzielnie. Tak, ciągła refleksja nad tym, jak ten cel osiągnąć i ciągła refleksja właśnie nad tym, jaki mam cel, czy ten jest aktualny, czy coś się zmieniło. I taka otwartość właśnie, myślę też na zmianę, na korzystanie z tego, co przynosi życie, co gdzieś nam się trafia, jakieś okazje, jakieś pomysły, które wpadają nam do głowy. Więc ta elastyczność, o której powiedziałaś, chyba wybrzmiewa mi tutaj no, bardzo mocno. Bo takie to stare powiedzenie też, że jedyną pewną w życiu jest zmiana i coś tam było jeszcze o podatkach, ale to odsuwamy, to jest bardzo aktualne. Nie? Jakby ten rynek pracy, jak powiedziałaś, może się zmieniać. Nie wiemy dokładnie, nie możemy być na 100% pewni, w którą stronę, ale to, że będzie się zmieniał, wiemy. No to w jakie kompetencje w takim razie, tak sobie myślę, tak bym wskoczyła do tego tematu, bo to trochę jest taki temat, wydaje mi się, niezależnie od tego, jaki, czy ja już mam cel, tak, czy dzisiaj siedzę na tym webinarze i myślę sobie, dobra, ja wiem, tak, to projektuję w takim razie ścieżkę dojścia do celu. Czy ja jestem na etapie szukania tego celu, to tak jak kojarzę Twoje różne wystąpienia, no to mamy zestawy kompetencji, które wiem, że mogę zainwestować i mi się to opłaci. Znaczy, w ogóle mówiąc o kompetencjach, to trzeba jeszcze dwie rzeczy tutaj rozdzielić i ja bardzo zachęcam doradców zawodowych, żeby się upewnili, czy ich uczniowie mają to uporządkowane. Im się po prostu mylą kompetencje z kwalifikacjami i to czasem tak intensywnie. I nie dla wszystkich są jasne różnice między kompetencjami miękkimi i twardymi. I o ile dla nas ten temat może się wydawać oczywisty i taki ograny, to ja bym jednak zachęcała, żeby sprawdzać, bo może się okazać, że są tutaj pewne luki. I tych modeli kompetencji mamy bardzo, bardzo dużo. Ja mam takie podejście, że im model prostszy, tym lepszy, bardziej użyteczny. I takich, który ja lubię najbardziej, on jest naprawdę prymitywnie prosty, ale chyba porządkuje myślenie o w ogóle o inwestowaniu. To jest piramida kompetencji.
W ogóle słowo piramida, ono ukierunkowuje nasze myślenie, że musi być dobra podstawa. Jak mamy podstawę, to możemy na niej budować. I te kompetencje, które są na samym dole i po prostu trzeba je mieć, bo one warunkują to, jak będziemy wykorzystywać inne kompetencje. No, powiem wprost, może się wydawać, że to są rzeczy banalnie proste, oczywiste, ale to jest pisanie, czytanie, liczenie. Niby oczywiste, ale czytanie ze zrozumieniem różnie bywa, z liczeniem też. Technologie informacyjne. Ale nie, że siedzę i gram, tylko mam aplikacje, które są dla mnie użyteczne i są użyteczne w pracy. No i trzecia rzecz to jest, jeżeli to jest konieczne, no to język obcy wykorzystywany w pracy. Oczywiście są zawody, gdzie to nie ma znaczenia. I to jest absolutna baza. Tak, absolutna. I to dostajemy w szkole. Ale pięterko wyżej to są kompetencje społeczne. I to jest to, co już powiedziałam. Pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem. Ja się domyślę, jakim będziesz pracownikiem. Jak się pytam różne grupy i uczniów, czasem też nauczycieli, doradców, żeby wymienili kompetencje społeczne, to bardzo często zaczynają na komunikacji, no i kończą na pracy zespołowej. Tak, ale tego jest dużo więcej. Dużo więcej. Jak sobie pomyślimy o sytuacjach zawodowych, no to szczególnie chyba takie istotne to jest zarządzanie sobą, czasem, pracą, stresem, ale też funkcjonowanie w konfliktach. Ja bardzo celowo, intencjonalnie mówię o funkcjonowaniu w konfliktach, a nie rozwiązywaniu konfliktów, ponieważ część konfliktów w pracy po prostu jest nierozwiązywalnych. I to, jak funkcjonujemy w takich sytuacjach, no, jest jedną z kluczowych kompetencji, które są wykorzystywane w pracy. I dopiero na bazie tych kompetencji zakotwiczają się kompetencje zawodowe. I tu jest bardzo prosty przykład. Jak ja chodziłam do szkoły, do liceum na przykład, to dla mnie było wszystko jedno. Wszystko. Czy mój fizyk jest na poziomie Nagrody Nobla, czy jest na poziomie dwóch kartek w podręczniku przede mną. Dla mnie było ważne to, czy ja się czuję komfortowo, czy ja rozumiem, czy ja się nie boję pójść na lekcje. Czyli ja nie byłam w stanie ocenić jego kompetencji profesjonalnych, zawodowych, bo to mógł zrobić inny fizyk. Ja odbierałam jakość jego pracy poprzez pryzmat tego poziomu kompetencji społecznych. I tak samo jest, no nie wiem, z lekarzami. Jak ja idę do lekarza, to przecież ja nie mam wiedzy eksperckiej, żeby ocenić, czy dobrze mnie leczy. Ale ja wiem, jak się poczułam potraktowana. Tak, ja mogę stwierdzić, czy ma kompetencje komunikacyjne, czy ich nie ma. A na samej górze tej piramidy jest kompetencja wyróżniająca i to jest ta wisienka na torcie. I to, co ja przekazuję uczniom, szczególnie w szkołach kształcących w zawodach, to jest budowanie odpowiedzialności za własne zasoby karierowe. Bo my doradcy, chyba mogę zrobić taką dużą generalizację, to my tak z serca chcemy wszystkim pomóc, tak, i tak ogarnąć sytuację. A wydaje mi się, że niezwykle istotne jest to, żeby młodzi ludzie na tym etapie przejmowali odpowiedzialność za to, z czym wejdą na rynek pracy. Czyli na przykład mamy klasę kucharzy czy technologów żywienia. Co masz takiego, czego nie mają koleżanki i koledzy z twojej klasy? Czym ty się wyróżniasz? Ale to nie szkoła ma ci to dać. To jest twoje zadanie domowe, to jest twoja odpowiedzialność. Szkoła daje wszystkim to samo, równo. Oczywiście to, jak z tego ludzie korzystają, to jest inna sprawa, ale wszyscy dostają to samo. Natomiast odpowiedzialność za własne zasoby ujawnia się na tym ostatnim etapie, czyli w tej kompetencji wyróżniającej. Zadbaj o siebie, zadbaj o swoją przewagę konkurencyjną. No i to jest pewna odpowiedzialność. I teraz no, zobaczcie, jak myślimy w taki sposób, no to doradztwo już nie jest takie milutkie i fajniutkie, tylko no, czasem się robi cicho na lekcji. Bo nagle okazuje się, że no, rynek pracy wzruszy się naszym dyplomem, certyfikatem i tak dalej, no ale co dalej, to już nie zależy od tego, ile mamy zaświadczeń, ile mamy dyplomów, tylko po prostu co rzeczywiście demonstrujemy w sytuacjach zawodowych. Tak naprawdę na każdym z tych etapów może się zrobić lekko cicho, bo nagle okazuje się, że rzeczy, które czasem bagatelizujemy,
bardzo mocno zyskują na wartości. I tak jak mówiłaś o tym, pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem, a domyślę się, jakim będziesz pracownikiem, to wszystko tutaj tak naprawdę te pierwsze dwa piętra, to drugie bardzo silnie, prawda? Kompetencja wyróżniająca, rymuje się z nią to słowo odpowiedzialność, o którym powiedziałaś. Myślę, że słowo odpowiedzialność w ogóle robi często gęsią skórkę, prawda? No bo miała szkoła mi to wszystko dać, doradca zawodowy miał mi powiedzieć, kim będę i miałem już potem iść właśnie tą utartą ścieżką, a tutaj się zaczynają trochę schody. Ale to jeszcze wrzucę tutaj kamyczek do naszego ogródka, albo nawet włożę kij w mrowisko. Zobaczcie, jaka jest narracja bardzo często proponowana na różnego typu targach edukacyjnych. Po naszej szkole na pewno dostaniesz pracę, albo przygotujemy cię do wyjścia na rynek pracy. Jasne, że przygotujemy. Ale nikt nie daje gwarancji, jak ten rynek będzie wyglądał i nikt nie daje gwarancji, nawet inaczej powiem, nikt nie nauczy się za ucznia. Nikt nie nabędzie tych kompetencji. My dajemy ci szansę, ale jak z tej szansy skorzystasz, no to już jest inna historia. Ja się w ogóle zastanawiam, czy w szkołach ponadpodstawowych na doradztwie w ogóle pojawia się słowo prekariat. Bo mam wrażenie, że to tak, ja rozumiem, mamy 10 godzin, tak? Mamy 10 godzin, ale to tym bardziej te 10 godzin trzeba sensownie wykorzystać. A już na pewno w liceach, że ukończenie studiów zrobi wrażenie na rodzinie i będą owacje na stojąco, ale rynek pracy powie, no i? Tak? No fajnie, masz dyplom, dobrze, bardzo się cieszymy, gratulujemy, ale pokaż, z czym do nas przychodzisz, na czym my możemy zyskać tak naprawdę. Co możesz mi zaproponować, a nie jaki masz dyplom, jakby co będziemy sobie mieli. Bardzo takie kontrowersyjne myślenie, które ja, w sensie kontrowersyjne, ono jest bardzo prawdziwe, ja je usłyszałam kiedyś na szkoleniu dla dorosłych, ale ono tak naprawdę dotyczy całego rynku pracy. To pamiętam Jacek Chmielecki, nie wiem, czy on jest autorem tej metafory, ale powiedział tak, pomyśl, ile chcesz zarabiać miesięcznie, okej. Okay. Teraz pomnóż tą cyfrę razy 12, teraz jeszcze razy 2 i teraz swoje CV napisz tak, żebym wiedział, że mi się to zwróci. Pracodawca, ty oczekujesz od pracodawcy co najmniej te 2 lata potrzeba, żeby on na ciebie nie tylko jakby, żeby mu się wyzerowało, tylko żeby coś na tobie zarobił. Nie? Co ty mu dasz za tą okrągłą sumkę, której oczekujesz? Nie? Co on będzie z ciebie miał? No i ta perspektywa zmienia nam nieco myślenie, prawda? Bo to przestaje być takie oczywiste, że nam się pensja należy, bo się uczyliśmy przez 20 parę lat. Tylko nagle jest to myślenie zasobami znowu, nie? I tym czynnikiem wyróżniającym, jak pan powiedziałaś. I jeszcze jedna jest rzecz, która bardzo często wybrzmiewa, jak pracuję z młodymi ludźmi, którzy się przygotowują na przykład do rozmów kwalifikacyjnych. Oni często sięgają po takie poradniki, które też czasy mają dziwne treści, ale tam się często pojawia pytanie, taki klasyk z rozmowy kwalifikacyjnej, co jest dla ciebie najważniejsze w pracy? No i bardzo często pojawia się odpowiedź, że dla mnie w pracy najważniejsza jest atmosfera. I ja wtedy mówię im tak, no kto będzie wam płacić za to, że wam w pracy jest przyjemnie? No bo to jest generalnie taka narracja, w pracy ma być mi dobrze, ma być mi miło. Jakby nikt nie mówi o takich rzeczach, no które są związane z tym, że coś się wytwarza, robi się jakieś usługi, coś się produkuje, no generalnie... Nie wiem, skąd to się bierze, taka narracja. I tutaj myślę, że też my, doradcy zawodowi, powinniśmy się sobie poprzeglądać i też jakie narracje promujemy, proponujemy, powtarzamy. Bo to jest pytanie o to, co młody człowiek ma w głowie pod hasłem dobra praca. Tak, co to znaczy dostać dobrą pracę? W ogóle niektórzy zatrzymują się na tym, żeby pracę dostać. A niektórzy się rozpędzają i mówią, że chcą dobrą pracę, ale jak zaczynamy rozkminiać, o co chodzi z tą dobrą pracą, no to generalnie, żeby było dużo pieniędzy i było miło. A na pytanie jeszcze, co jest dla ciebie ważne w pracy, to jest to, żeby się rozwijać, tak? I jakby też nie widzą takiego podpiętego pod to tekstu,
że to jest informacja, że niewiele umiem i idę do pracy, żeby się nauczyć. Ja wtedy się pytam, a jak się nauczysz, to co, zostaniesz czy pójdziesz dalej? Tak? I to są takie właśnie pytania, które uruchamiają refleksję na temat tego, co ja rzeczywiście myślę i czy ja myślę na ten temat, czy tylko powielam pewne kalki z takiego trochę starodawnego doradztwa, można powiedzieć. Ja jeszcze pamiętam, jak mi mówiono, że najgorszą rzeczą, która może mnie spotkać na rynku pracy, to jest bycie bezrobotną. Ja wiem, że są gorsze rzeczy. No ale to jest znowu to, jaki sposób myślenia my proponujemy, promujemy, o czym rozmawiamy na zajęciach z doradztwa w szkole ponadpodstawowej. Mhm. I trochę bym dorzuciła, jak się sami czujemy w swoich pracach. Trochę jak ten kontekst zahaczył mi o ten temat takich dwóch słów, które są bardzo podobne do siebie i zawsze muszę sobie jakby je odtwarzać, żeby nie pomylić. Czym się różni pracownik odpowiedni od tego dopasowanego? Co daje mi wykształcenie, a co daje mi budowanie i rozwijanie tych kompetencji bazowych, kompetencji transferowalnych, tej kompetencji wyróżniającej? To jest bardzo ważna sprawa i ja bym nawet powiedziała, że to zagadnienie jest troszeczkę związane z zdrowiem psychicznym. Dlatego, że bardzo wiele osób po rozmowie kwalifikacyjnej, która w ich opinii nie była sukcesem, po prostu są zdołowani i sobie jeszcze dowalają, że jestem zbyt słabo przygotowany, wykształcony i tak dalej, dlatego nie dostałem pracy. Jeżeli pokażemy uczniom te dwie kategorie odpowiedniości i dopasowania, to zupełnie inaczej patrzymy na sytuacje rekrutacyjne. I teraz o co chodzi? Pracownik odpowiedni to jest pracownik, który ma wszystkie potrzebne kwalifikacje i papiery. Czyli po prostu kwalifikacyjnie bierzemy, wszystko jest ok. Natomiast pracownik dopasowany to jest taki, który pasuje do firmy, do organizacji, do zawodu. To jest taki, który będzie lubił robić to, co w tej pracy się robi. Czyli na przykład to nie będzie nauczyciel, który mówi, że w szkole jest najlepiej w czasie wakacji, bez cisza i spokój. Tak, to jest pracownik, który czuje klimat miejsca. I teraz jak sobie wyobrazimy cztery możliwości, że mamy pracownika odpowiedniego i dopasowanego, odpowiedniego, niedopasowanego, dopasowanego i nieodpowiedniego, i niedopasowanego i nieodpowiedniego, to nam się robi bardzo ciekawa sytuacja. Oczywiście z nieodpowiednim i niedopasowanym nie gadamy, no bo w sumie nie ma o czym. Większość ludzi wskazuje, że zatrudniłaby odpowiedniego i dopasowanego, ale tutaj specjaliści od rekrutacji są ostrożni, dlatego że jeżeli ktoś wie, że jest idealny, tak, pod każdym względem, to może być nieco bardziej roszczeniowy. Mhm. Może chcieć więcej wynagrodzenia. No to jakby tutaj różne niuanse wchodzą. Może się szybko, tak dodam też, może się szybko znudzić, nie? Tak. Może też być tak, nie wiem, czy tu się zgodzisz, że on się trudniej będzie oduczać. To znaczy czasem łatwiej jest kogoś czegoś nauczyć, niż zmieniać jego nawyki, które ma silne skądś i uważa, że są one najlepsze. Od razu mi się wyświetlają już takie, że tak powiem, z zasłyszanych opowieści od znajomych, kiedy ktoś ma jakiś swój ulubiony sposób i program działania i po prostu zmiana tego jest prawie nie do przebrnięcia i argumenty, że nie wiem, reszta zespołu pracuje nad czymś innym, są zbijane, nie? Tak. I tutaj ostrożność, tak, rozumiem. Tak. I zostaje nam dwóch kandydatów tak naprawdę, czyli mamy dopasowanego, ale nieodpowiedniego i mamy odpowiedniego, ale niedopasowanego. I ja się zawsze uczniów pytam, kogo by przyjęli. I oni czasem odruchowo mówią, że tego, który ma kwalifikacje, który ma papiery. Ale jak poprzyglądamy się sytuacją, no to może się okazać, że lepiej jest dać szansę temu, który do nas pasuje. Śmieje się z tych samych dowcipów, rozumie, o co chodzi w tej pracy, ma podobny system wartości, jakby czuje klimat, a czegoś nie umie, być może możemy go nauczyć. Możemy go wysłać na studia, oczywiście pod warunkiem, że nie jest to zawód regulowany, tak? Dajemy mu szansę, wtedy się wykształca też mechanizm lojalności, tej osobie jest nieco trudniej odejść, no bo ktoś dał jej szansę i jej zaufał. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto ma papiery,
ale nie pasuje, to mamy kłopot. No bo generalnie formalnie nie ma się czego przyczepić, no ale co, zwolnić za trudny charakter? No właśnie, tu się pojawia rozmowa kwalifikacyjna, która może mieć bardzo różne formaty, natomiast ona ma właśnie na celu trochę to zweryfikowanie, czy który z tych pracowników, których wyłoniliśmy na podstawie CV i na podstawie tak naprawdę właśnie tego, tej odpowiedniości papierowej, chciałam powiedzieć, no na podstawie dokumentów wykształcenia, tego, co ma wpisane w CV, który jest faktycznie najbardziej dopasowany. Nie? Tak, ale jest jedna rzecz, to jest ważna. Ja zawsze mówię uczniom, żeby dali sobie troszeczkę na wstrzymanie, jeżeli chodzi o emocje, ponieważ nigdy nie wiedzą, kogo pracodawca szuka. Znaczy nie mają pakietu informacji i tutaj się często odwołuje do ról zespołowych. Jeżeli w danym zespole są sami twórczy, kreatywni, przedsiębiorczy, tacy hej do przodu, to być może pracodawca w końcu szuka kogoś, no nie chcę użyć słowa normalnego, tak, ale powiedzmy wyciszonego, spokojnego, pedantycznego. Natomiast często w tych poradnikach młodym się podpowiada, musisz być twórczy, przedsiębiorczy, asertywny, dynamiczny, umieć współpracować w zespole i tak dalej, i tak dalej. I oni takich udają na tych rozmowach. I potem są zdziwieni, że na przykład nie dostali pracy. No, nie dostali pracy nie dlatego, że są słabi, tylko dlatego, że szukali kogoś innego. Na przykład szukali kogoś, kto nie ma aspiracji zostać szefem wszystkich szefów, tylko lubi koncentrować się skrupulatnie na jednym zadaniu. Czyli tutaj odpowiedź dla młodych ludzi jest taka, nie udawaj, bo i tak nie wiesz, kogo szukają. Bądź po prostu najlepszą wersją siebie i to będzie ok, i to będzie wystarczające, nawet nie, że wystarczające, bo chodzi bardziej o to, że to dopasowanie ma działać też w dwie strony. Tak, bo poudawanie przez 5 minut czy 30, czy nawet niech trwa ta rozmowa z jakimiś testami i tak dalej, asesmentem, godzinę czy więcej, to jest pikuś przy udawaniu potem przez 8 godzin dziennie w dzień. Więc inna rzecz, że kiedy udajemy, to często się usztywniamy, jesteśmy sztuczni. Jakby najróżniejsze reakcje fizjologiczne i niefizjologiczne występują i obniżają też ten nasz potencjał i naszą prezencję. Ale też Ania, myślę o tym, że jakby dużą krzywdę robią, to jakby to też jest temat do przeanalizowania, ale myślę o tych wszystkich podręcznikach do przedsiębiorczości, gdzie się wskazuje cechy ludzi przedsiębiorczych. I ja już miałam taki przypadek, kiedy uczeń do mnie podszedł i mówi, proszę pani, ja taki nie jestem, to co ze mną będzie? I ja sobie pomyślałam, jakie to jest nie w porządku w stosunku do uczniów. No, krzywa Gaussa, rozkład cechy w populacji. Mamy takich hej do przodu, ale mamy takich, którzy no, nie lubią sytuacji ekspozycyjnych na przykład. I dla nich też jest miejsce na rynku pracy, tak? Tylko nie promujmy tej narracji, że jak nie jesteś liderem, tak? Albo nie lubisz przewodzić, albo nie jesteś dynamiczny, to po tobie. No tak to nie wygląda. I ja mocno to akcentuję, bo frustracja młodych ludzi, którzy na przykład nie dostają pracy, albo idą na kolejną rozmowę i znowu niepowodzenie, no to trzeba troszeczkę odwrócić narrację, że to nie ty jesteś słaby do niczego, tylko popatrzmy, jak wyglądała sytuacja i z tych sytuacji się uczmy. Bo może nie o ciebie właśnie chodziło pracodawcy, a nie, że ty jesteś słaby. Po prostu. I jakby, przepraszam, taka myśl mi zaskoczyła, że tak jak pracodawca dopasowuje do siebie pracownika, do swoich potrzeb aktualnych, tak my też chcemy mieć pracodawcę dopasowanego, prawda? Jako ludzie. Chcemy się dobrze czuć. Więc jeżeli już pracodawca wyczuł, że nie bylibyśmy właśnie dopasowani do tego miejsca, to okej. To on mógł mieć dobrą intuicję i tak naprawdę zrobić nam sługę trochę, jakby wiedząc, że po prostu to nie byłoby miejsce idealne dla nas. Nie? Ja sobie tak myślę, Małgosiu, chciałabym na koniec przejść do tego pytania właśnie, co powoduje, że niektórzy nie szukają pracy, bo to ona ich znajduje, a inni jakby w kółko szukają, chodzą z rozmowy na rozmowę i jakoś nic z tego nie wychodzi.
Nie chcę rzucać jakiejś takiej liczby, chociaż mnie kusi. Tak na podstawie tej naszej dzisiejszej rozmowy dotychczasowej, jakbyśmy wyodrębniły, a może coś jeszcze dodatkowego przyjdzie Ci do głowy, taki, no nie dekalog, ale takie, wiesz, te kluczowe zasady, czym się kierować, jakim być, co rozwijać. Nie ma takich generalnych podpowiedzi. Z prostej przyczyny, jakby w doradztwie zawodowym wbrew pozorom nie ma algorytmów. Znaczy ja wiem, że niektórzy kochają testy i robią test, żeby się dowiedzieć, kim mają w życiu zostać, ale to jest równie produktywne jak czytanie horoskopów. No z testów już w doradztwie, szczególnie z tych opartych na teoriach cechy i czynnika, to tak troszeczkę wyrastamy. Ja bym powiedziała tak, rozwijanie bazy. Jeżeli mamy dobrze rozwiniętą tą stabilną bazę, czyli te kompetencje społeczne, te kompetencje bazowe, to nawet w przypadku rekwalifikacji, to my wymieniamy tylko tą część dotyczącą kwalifikacji specjalistycznych, a cała reszta zostaje, bo my to mamy i cały czas z tego korzystamy. To dobra, pytanie, to jeszcze zapytam, wcielając trochę ucznia. Dobra, to co mogę robić na etapie szkoły ponadpodstawowej, żeby tą bazę rozwijać? Jakie rzeczy przychodzą Ci do głowy? Co byś mi podpowiedziała? To jest generalnie praktyka pracy zespołowej. Ja nie myślę tutaj o szkole. Takie rzeczy jak, no nie chcę wymieniać konkretnych, tak? Ale no już weźmy taki przykład bardzo oczywisty. Korzyści wynikające z harcerstwa. To są kompetencje, to są korzyści transferowalne. Jeżeli uprawiam sport, to są kompetencje, cechy transferowalne. Czyli jeżeli mam samodyscyplinę, wytrwałość i tak dalej, to idzie ze mną w życie, nie tylko w kontekście sportu, ale też innych dziedzin. Ja po prostu z tego cały czas korzystam. I im więcej mam tego typu rzeczy, tym większe spektrum możliwości, gdzie ja będę z tego korzystać. Ja nie mówię tutaj o wyczynowych rzeczach, ale po prostu takie, które pozwalają mi rozwijać to, co kiedyś się nazywało charakterem. Teraz mówimy o zasobach. Druga rzecz, którą na pewno warto rozwijać, i to nie tylko w szkole podstawowej, ale powiedziałabym, że od przedszkola, to jest decyzyjność. Dlatego, że i myślę, że doradcy to potwierdzą, że bardzo często widzimy osoby, które mają zasoby, mają możliwości, ale nie podejmują decyzji. Czyli nie wiem, czy iść na prawo, czy iść na lewo, no to nigdzie nie pójdę, usiądę i poczekam. I to też jest problem. I rozwijanie decyzyjności to jest generalnie sprawa no, wychowania od dziecka, tak? Kanapeczka z pomidorkiem czy z ogórkiem. Po to, żeby mieć trening w podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu też konsekwencji, tak? Że każdy wybór wiąże się ze stratą tego, czego nie wybraliśmy. I to też jest trening właśnie taki szacowania zysków. Co zyskam, jak to wybiorę, ale też co stracę i godzenie się z tymi rzeczami. Trzecia rzecz, bardzo ważna, to jest budowanie zasobów społecznych. I to, co niektórzy nazywają znajomościami i mają to podpięte dosyć negatywne asocjacje, no to my dobrze wiemy w doradztwie zawodowym, że to jest zasób podstawowy. I chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że no, ludzie mogą nam pomóc. I tu nie chodzi o nepotyzm, czyli dawanie pracy komuś, kto się na niej nie zna, tylko dlatego, że go znamy, czy że jest z rodziny, ale to jest dawanie komuś pracy, dlatego że go znam z dobrej strony i mu ufam. I wiem, że będzie odpowiedni. Będzie odpowiedni. I to się wiąże też z tym dopasowany, nie? Chyba. Ale też myślę o takiej umiejętności proszenia o pomoc, że jeżeli mam potrzebę, to ja ją komunikuję i tutaj też zwracam uwagę na znaczenie tak zwanych znajomych peryferyjnych, bo my najczęściej jak coś nas boli, to mówimy o tym najbliższym, a w kontekście relacji zawodowych tak naprawdę większe znaczenie mają znajomi peryferyjni, czyli ci, którzy znają inne osoby niż te, które my znamy. Czyli chodzi o to, żebyśmy mieli dojście do osób, które nie są naszymi wspólnymi znajomymi. I to jest ważne. Kolejna sprawa to jest... Małgosiu, jeśli mogę tak się wciąć, to mam taką myśl, że to, co
gdzieś czasem pokutuje jeszcze jako myślenie właśnie praca po znajomościach, coś takiego, to niesamowite jest to, że w świecie biznesu networking to jest coś, z czego ludzie się szkolą, inwestują w to pieniądze, są firmy, które zajmują się networkingiem, bo wiedzą, że w tym jest ogromna siła. Właśnie networking, budowanie sieci kontaktów, po prostu posiadanie znajomych, którzy przydają się w najróżniejszych sytuacjach i szukania pracy, i mnóstwie różnych, i budowanie relacji, które potem, kiedy mamy właśnie relację zbudowaną na wartościach często, to to jest naturalna sprawa potem, że odzywamy się i współpracujemy z tymi ludźmi. I tak jak powiedziałaś o znajomych peryferyjnych, ja też nieraz zachęcam, różny można mieć oczywiście do tego stosunek, ale jeżeli szukam pracy, to powiedzieć o tym głośno i mówić o tym, jakiej pracy też szukam, żeby właśnie ci znajomi, bliżsi i dalsi się o tym dowiedzieli. Ja nawet nie wiem tu, jaki masz stosunek, ale pamiętam znajomą, która mnie do tego zainspirowała. Za każdym razem, kiedy szuka pracy, wrzuca na LinkedInie, ale też na Facebooku, który teoretycznie jest takim prywatnym, może bardziej kanałem, informacje o tym, że ona szuka. I w komentarzach, no inna rzecz, że kompetencje bazowe i dużo ma transferowalnych jest, no naprawdę... nie wiem, jak to powiedzieć, duży zasób ma kompetencyjny, choć wcale, nie wiem, nie ma doktoratu, tak, czy wyższych stopni naukowych, tam mnóstwo się od razu komentarzy gdzieś pojawia, nawet jeżeli nie mają dla niej pracy, to mówią, to ja pomyślę, popytam, bo tak, wreszcie mają pozytywne skojarzenia, nie? I nawet chcą jej kandydaturą pomóc swoim znajomym, nie? Powiedzą, że to będzie dobry wkład w czyjąś firmę. No. Ale tu jest jeszcze jedna pułapka. Bo o ile pracę można dostać po znajomości, to ja też moim uczniom wierzę, po znajomości także pracy można nie dostawać. I to jest szczególnie uwaga do uczniów, którzy są w szkołach kształcących w zawodach. Ja się czasem ich pytam, czy gdyby mieli swoją firmę, swój warsztat, to czy losowo zatrudniliby osobę ze swojej klasy, obojętnie którą? No, ja mówią, że oczywiście, że nie. Tak? Dlaczego? No bo niektórzy dali się poznać jako osoby, z którymi pracować, współpracować po prostu nie warto. I to jest przestrzeń praktyk, to jest przestrzeń funkcjonowania w branży, pokazywania się, ujawniania jako pracownik. Więc tutaj powiedziałabym, ten kij ma naprawdę dwa końce, że po znajomości można dostać pracę, ale po znajomości też tej pracy można nie dostawać. Mhm. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Jeżeli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, to jest, to tu się mogę narazić, ale trudno, przeinwestowanie w edukację. To jest to, o czym też rozmawiałyśmy, to jest to pojęcie over education, czyli mamy za dużo edukacji w stosunku do tego, co jest potrzebne w danej pracy. Czasem się ludziom wydaje, że im mają więcej, tym ich przewaga nad tymi, którzy mają mniej, jest... no ich przewagą, ale tak naprawdę pracodawca patrzy na to, co jest wystarczające. Nie patrzy, gdzie jest najwięcej, tylko patrzy na tych, którzy mają wystarczająco. I to jest bardzo ważna rzecz. A druga rzecz, można mieć wykształcenie nieadekwatne. To znaczy, mam bardzo dużo szkoleń, mam bardzo dużo kursów, ale one są trochę obok tego, co jest potrzebne. Czyli na przykład ludzie wydają jakieś pieniądze na kursy szkolenia, które na przykład mają sobą wartość. Albo są kiepskiej właśnie takiej jakości, zamiast zainwestować w to, gdzie ten zwrot z edukacji będzie istotny. I czasem te CV-ki, które są krótsze, ale treściwe, mają większą wartość niż te, gdzie się nie mieścimy na kilku stronach. Czyli tak naprawdę, jeżeli mam ten cel, to warto posprawdzać, jak wyglądają. Jeżeli rzeczywiście jakby będę szukać tej pracy, nie mówimy tu o jakiejś perspektywie za 10 lat, tylko będę jej szukać niedługo, to warto posprawdzać, jak wyglądają te ogłoszenia o pracę i zobaczyć, co tam realnie jest wymagane. Tak. I też warto wziąć pod uwagę, nie wiem, co się dzieje na doradztwie w szkołach ponadpodstawowych, bo ja pracuję akurat w podstawówce, ale informacja na przykład o kwalifikacjach rynkowych, o możliwości walidowania kompetencji zdobytych poza systemem, że nie zawsze trzeba iść do szkoły, żeby dostać jakieś uprawnienia. No to jest wiedza, której jeżeli uczeń nie dostanie w szkole, to gdzie mają dostać? Marzy mi się webinar na ten temat.
No widzisz, to już kolejny pomysł. Może tak, może na live będzie mówił dostać. Ale, no. Ja po prostu bardzo mocną wagę przykładam do tego, żeby wiedzą zastępować przekonania. Dlatego, że ludzie swoje wiedzą, uczniowie swoje wiedzą, rodzice ich swoje wiedzą, doradcy zawodowi swoje wiedzą, czasem wychowawcy swoje wiedzą i chodzi o to, żeby te przekonania, które oni mają z różnych źródeł, zastępować twardą, merytoryczną, aktualną, poprawną wiedzą. Bo w tym wypadku akurat wiedza jest zdecydowanie bezpieczniejszą przesłanką do podejmowania decyzji niż to, co mi się wydaje. Nie? Że jest ważne, potrzebne, aktualne i tak dalej. I to taka mocna, wróciłyśmy pętlą do przekonań, żeby weryfikować, czy to, co mamy w głowie i co przekazują, co mają w głowie i przekazują nam nasi najbliżsi, jest aktualne. No tutaj się znowu narażę, ale z mojego doświadczenia brak wiedzy jest dużo mniej niebezpieczny niż utrwalone przekonania, które robią nam krzywdę. I dużo trudniej jest przepracować przekonania niż dostarczyć wiedzę, no bo dostarczenie wiedzy jest stosunkowo proste, nawet pokazanie źródeł, gdzie ta wiedza jest. Natomiast czasem jest tak, że ludzie bronią swoich przekonań jak niepodległości i na tym budują swoje decyzje, a czasem to jest bardzo grzęski grunt, niestety. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie też kilka takich nowych przekonań, jeśli na pewno spotkanie to jest za mało, żeby zmienić stare przekonania, ale może jakieś nowe myśli gdzieś tam zapaliło jakieś lampki w głowie. Myślę też o czymś, co tak jeszcze, żeby dodać na koniec coś, o czym mówiłaś też wielokrotnie, o takiej wszechstronności i że warto próbować siebie w różnych miejscach. Nawet jeżeli nie mam jeszcze tego celu określonego, to mogę brać udział w różnych projektach, próbować się w różnych sytuacjach, bo po pierwsze będę rozwijała swoje kompetencje, nazwijmy to tak bardzo ogólnie miękkie, ale też będę poszukiwała, do czego mi jest najbliżej, w czym się najlepiej odnajduję. Będę rozwijała swoją sieć kontaktów przy okazji, więc jakby tych plusów z tych różnorodnych działań na różnych płaszczyznach jest dużo. I będę też będę budowała też taką swoją odwagę trochę do wchodzenia w nowe sytuacje społeczne i potem chociażby taka rozmowa rekrutacyjna czy pierwszy dzień w nowej pracy będzie trochę mniej stresujący, bo powiedzieć, że będzie zupełnie na luzie, to może za dużo, ale gdzieś budujemy swoją też świadomość swoich zasobów, nie? A to mocno buduje pewność siebie taką adekwatną. Tak, i decyzyjność. Ja wiem, że nie mamy czasu, ale tak sobie jeszcze myślę o takich wątkach, które na doradztwie właśnie w szkołach podstawowych gdzieś się powinny pojawiać, typu job hopping, czyli tam job jumping, jak to nazwiemy, że te krótkie epizody pracy, odchodzenie, czy to buduje moją CV-kę, czy rozwala, ghosting na rynku pracy, to są takie nowe zjawiska, które dla uczniów w tych szkołach są dużo ciekawsze, bo ja mam takie poczucie, że chyba najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, robiąc doradztwo w szkołach ponadpodstawowych, to jest robienie tego samego, co robiliśmy w podstawówce. Tak, czyli powielanie treści. Oni są gdzie indziej, oni są w innym miejscu, oni mają inne potrzeby, oni mają inne cele, inną perspektywę i to doradztwo jednak powinno być silnie ukierunkowane na ich kontekstu i teraz. Tak myślę. A powiedz, jeżeli bym była uczennicą, to jest pytanie, wiem, że zrzucam je jakby tak, wiesz, gdzieś z kosmosu, nie rozmawiałyśmy o tym wcześniej, ale pierwsze, co ci przychodzi do głowy, gdybym była uczennicą szkoły ponadpodstawowej, no i miała takie poczucie, że tego doradztwa zawodowego jeszcze paradoksalnie w szkole ponadpodstawowej to jest w ogóle 10 godzin nie na rok, tylko na cały cykl kształcenia. To taki śmiech przez łzy troszkę, ale no takie są realia. I miałabym poczucie, że no za mało tego jest. To gdzie byś mnie odesłała? Jakie takie źródła wiedzy, nie wiem, internetowe, książkowe, pierwsze przychodzą ci do głowy, że to powinnam zobaczyć albo przeczytać, bo to będzie coś cennego dla mnie? Wiesz co, nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo źródła wiedzy, czyli miejsca, gdzie mogę odesłać, tak? No to
Jeżeli byłaby z Poznania, oczywiście odesłałabym do Was, wiadomo. Mamy CWR-ka DayZ-y, tam mamy doradców do przegadania, ale ja bym jednak wolała wykorzystywać potencjał szkoły, bo takie miejsca specjalistyczne to są miejsca, gdzie ta pomoc już powinna być ukierunkowana na bardzo konkretne zagadnienia. A szkoła, czy te 10 godzin w szkole ponadpodstawowej powinna dać na tyle dobrą bazę, że jak ktoś idzie do specjalisty na zewnątrz, to wie, z czym idzie. I to są bardzo jakby smutne dla mnie sytuacje, że te 10 godzin nie jest wykorzystywanych w takim zakresie, że ktoś podstawowe rzeczy ma przepracowane, ma poukładane i jak ma jakiś wątek specjalistyczny, to idzie albo do doradcy w szkole, albo idzie do doradcy na zewnątrz, ale nie zaczynamy od początku, nie zaczynamy od takich rzeczy absolutnie podstawowych. Bo no, mamy te 10 godzin. Oczywiście ja słyszę, że to jest bardzo mało, ale wydaje mi się, że 10 godzin to jest dużo więcej niż 0 godzin. I ten czas warto po prostu sensownie poukładać, a nie wiem, czy powinnam głośno tak mówić takie rzeczy, ale całe szczęście w rozporządzeniu mamy wskazane treści, a nie podstawę programową, więc możemy robić tak naprawdę chcemy i jak chcemy, więc wykorzystajmy tę szansę, po prostu rozpoznajmy potrzeby uczniów, tylko znowu, jeżeli zapytamy się ich, co oni chcą robić na doradztwie, to oni to powiedzą z poziomu potrzeb uświadomionych. Oni nie powiedzą nam rzeczy, co do których nie wiedzą, że potrzebują. To my jako doradcy mamy szerszą perspektywę i powinniśmy im zaproponować różne rzeczy. No, nie podejrzewam, żeby jakiś uczeń powiedział mi, że chciałby porozmawiać na zajęciach o kwalifikacjach rynkowych. No chyba, żeby mnie bardzo zaskoczył, tak? Ale nie sądzę, tak? Mhm. No właśnie. Tak, no pytamy o to, co wiemy paradoksalnie, z czego chociaż kawałek wiemy. Okej, okay. A trochę, bo inspiruje mnie cały czas, wiesz co, w Twoim kadrze po prostu biblioteczka i kojarzę z Twoich wystąpień, ale nie pamiętam tytułów, że Ty wspominałaś o takich książkach, które warto, bo myślałam o tych przekonaniach, które czasem mamy, no z różnego środowiska się też wywodzimy, to już niezależnie jakby gdzieś tam od szkoły, często to środowisko rodzinne, w którym nasiąkamy tak naprawdę w nas gdzieś tam najbardziej urzeźnia tą glebę i coś na niej już wyrasta. Gdybyśmy chcieli tam trochę innym nawozem posypać. Okay. To taki basic, absolutny basic i to polecam wszystkim. To jest książka poza schematem Sekrety ludzi sukcesów Malcolma Gladwella. On jest dziennikarzem, to nie jest żadna książka naukowa, ale on analizuje różne biografie w sposób bardzo krytyczny. I pokazuje, co jest potrzebne, żeby osiągnąć sukces bez względu na to, z jakiego punktu wychodzimy. Natomiast jeżeli ktoś chciałby poczytać o tym, jak na przykład pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami albo z deficytami, to też polecam książkę Gladwella, Dawid i Goliat. To są takie książki, które się czyta raz, dwa, trzy. One nie są naukowe, tak? To nie są książki z doradztwa, ale na pewno pokazują inny sposób myślenia właśnie o projektowaniu karier. Natomiast ja w podstawówce oczywiście pracuję z uczniami na 7 nawykach skutecznego nastolatka. Naprawdę, to jest absolutnie ogólnorozwojowe, nie? I potem mamy 7 nawyków skutecznego działania, więc dla uczniów ponadpodstawowych, czy studentów, czy dorosłych, super tak. Też lektura. Tak. Także jest trochę tego, no ja też korzystam oczywiście z mapy karier i tam są też bardzo fajne ten stream zawodowy, gdzie spokojnie można sobie też popatrzeć krytycznie, jak te zawody naprawdę funkcjonują od kuchni, bez takiej propagandy zawodowej i reklamy, tylko po prostu ludzie opowiadają, jak to rzeczywiście wygląda. Więc jest troszeczkę tych zasobów, ale z jednej strony są zasoby, a z drugiej strony jeszcze ważna jest umiejętność krytycznego korzystania z tych zasobów. I takiej przestrzeni na przemyślenie, na poukładanie, na pomyślenie, co myślę na ten temat. No, my doradcy mamy co robić, na szczęście. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za cały ten ogrom wiedzy. Widzę, że domknęła nam się dokładnie godzina, więc ja patrzę na komentarze i jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo serdecznie teraz zachęcamy do zadania. Pytanie, które by się pojawiało kilkakrotnie, to pytanie o nagranie. Kto nie był na samym początku, kiedy mówiłam, live będzie zapisany i tutaj na Facebooku,
I będzie też nagranie opublikowane jutro na YouTubie, więc nawet jeżeli ktoś nie ma Facebooka, czy no wiadomo, na YouTubie czasem łatwiej jest scrollować i tak dalej, to będzie tam też dostępne. Dziękujemy za wszystkie dobre słowa, ponieważ tutaj widzę, że sporo się ich pojawiło. Cieszymy się, że było inspirująco i że sporo z tego wynieśliście. My bardzo też dziękuję. Tutaj od razu się pojawił, Jola wrzuciła link do książki Gladwella. Super, że już się wspieracie od razu. Okej, okay, to czytam pytanie. Mogło się czytam je na żywca, tak jak ten. Dużo było mówione o umiejętnościach społecznych. Co z młodymi ludźmi, którzy nie potrafią rozwijać się między rówieśnikami, nie potrafią się dopasować, nawet jak próbują? Marysia pyta. Znaczy, to są dwa pytania, tak naprawdę, bo jeżeli ktoś nie potrafi, no to zawsze jest pytanie dlaczego i pytanie o diagnozę, bo czasem to są rzeczy, no, które są już tematem dla psychologa, nie dla doradcy. Natomiast my jako doradcy, jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, społeczne, to jest stwarzanie szans, stwarzanie możliwości. Ja pracuję bardzo chętnie i często na koncepcji pedagogiki przeżyć. To jest, no, nie mam czasu, żeby teraz opowiedzieć, ale to jest generalnie stawianie takich wyzwań, które są ciut trudniejsze niż aktualne możliwości danego ucznia. I mamy różne rodzaje tych zadań. Ja tylko zwracam uwagę na to, że jeżeli pracujemy nad tymi umiejętnościami społecznymi czy tymi zasobami indywidualnymi, to nie zawsze musi być praca zespołowa. Czasem pracujemy na przykład w obszarze odporności na frustrację. Albo umiejętności skupienia się. To jest bardzo duży problem, że teraz młodzi na przykład mają problem skoncentrowania się na jednym zadaniu, albo radzenia sobie z niepowodzeniem przy pierwszym wykonaniu zadania. I tutaj jest cały wachlarz zadań, ćwiczeń, które są dopasowywane do konkretnych umiejętności. Najwięcej my mamy różnych poradników dotyczących komunikacji. Ale ja bardzo chętnie korzystam z tych różnych zadań z Destination Imagination, tych Instant Challenge, które są krótkie, intensywne i też dają szansę poprzyglądania się, jaką rolę w zespole przyjmuje. Bo czasem takie osoby mniej aktywne czy mniej angażujące się są fantastyczne w roli sędziego, w roli wykonawcy. Tam jest ich przestrzeń. A poza tym to już tak troszeczkę żartobliwie, ale w podstawówce zawsze różnie, w siódmej czy w ósmej klasie, ale z każdą klasą to robię. Wymyślanie zawodów na przykład dla ludzi, którzy nie lubią innych ludzi. Zawody dla ludzi, którzy lubią pracować w ciszy. Zawody dla tych, którzy cenią sobie święty spokój. Zawody dla tych, którzy nie lubią tłumu. I my szukamy takiej przestrzeni, żeby pokazać, że dla każdego jest miejsce. Jak nie lubisz pracy zespołowej, też dla ciebie coś znajdziemy. Tylko pytanie, czy nie lubisz, czy nie umiesz? Tak? Bo to są dwie różne rzeczy. Jeśli jeszcze jakieś pytanie się komuś w głowie pojawiło, to bardzo teraz poprosimy. A ja tylko podzielę się taką myślą, że dokładnie w tej narracji, do tej narracji pasuje też to, co powiedziałaś gdzieś na początku, że dużo mówione jest o kreatywności i tak samo jak jeśli mam poczucie, oj, nie jestem taka kreatywna, to mogę pomyśleć, to może jestem analityczna. Analityczne myślenie też jest bardzo potrzebne na rynku pracy i czasem gdzieś w tej takiej powszechnej narracji o tym zapominamy po prostu. Oczywiście połączenie kreatywności z myśleniem analitycznym też byłoby na wagę złota. Patrzę, czy jeszcze jakieś bardzo dużo podziękowań serdecznie. My również dziękujemy. Dziękuję. Widzę też, Małgosiu, przekazuję ci, bo tego nie widzisz, ale wydaje mi się, że jest sporo studentów, więc bo pojawia się tutaj, że pani promotor, więc bardzo też miło was widzieć, też pozdrawiam. To bardzo mi miło, bardzo mi miło. I w takim razie życzymy wszystkim bardzo dobrego wieczoru. O, Magda napisała reasumując, prosimy o więcej. Kolejne spotkanie w ramach naszego cyklu live'ów już za miesiąc. Oczywiście będę na bieżąco dawać znać, o czym tym razem. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla was.
Dziękuję.